poniedziałek rano gorąco było przed biurem poselskim Mateusza Morawieckiego w Katowicach i nie tylko dlatego, że chodziło o węgiel. Związkowcy sierpnia 80 chcieli zamurować wejście do biura premiera. Kiedy próbowali dostać się do środka, doszło do przepychanek z policją. Związkowcy twierdzą, że premier nie ma powodu utrzymywać biura w Katowicach, bo z niego nie korzysta i nie ma z nim kontaktu. Biuro poselskie, które jest pustostanem, w którym nikt nie przebywa, a poseł ma obowiązek wypełniać swoje obowiązki poselskie, między innymi poprzez dyżury poselskie, jest nikomu niepotrzebne. Ono zostało dzisiaj zamurowane i my musimy się zastanowić, czy w ogóle chcemy utrzymywać te biura poselskie dla ludzi, którzy nie korzystają z tych pomieszczeń. To nas kosztuje kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. My od 2 miesięcy tutaj przychodzimy i ani raz nie zastaliśmy Morawieckiego. W rzeczywistości wejście nie zostało zamurowane. Nieobecność premiera to jednak nie jedyny powód, dla którego związkowcy przyszli dzisiaj przed jego biuro z betonierką i pustakami. Jak tłumaczy Rafał Jedwabny z sierpnia 80, premier powinien spotkać się z mieszkańcami i przeprosić ich za brak dostępności węgla oraz problemy, z jakim muszą mierzyć się ludzie w czasach rządów PiS. Zapewniali, że będzie tani węgiel, że będzie pełna dostępność. No dzisiaj, jak słyszymy, będzie ten węgiel kolumbijski czy z Indonezji po 2000 zł. Tylko w tej Warszawie chyba stracili kontakt z rzeczywistością. Oni sobie nie zdają sprawy, że większość Polaków tak naprawdę 50 tysięcy złotych rocznie zarabia. A ktoś jak spala 5 ton, to musi 10 tysięcy złotych wydać na same ogrzewanie, a gdzie tutaj reszta? 4 listopada związkowcy planują wyjazd do Warszawy, do siedziby Polskiej Grupy Energetycznej. Tam zamierzają zorganizować podobną akcję jak w Katowicach. Katastrofa szybowca w okolicach lotniska Rudniki w Częstochowie, w której w niedzielę zginęło 2 mężczyzn, ma mieć związek z awarią samolotu silnikowego, który holował maszynę. Podczas wznoszenia się pilot samolotu zgłosił problemy z silnikiem, które uniemożliwiały dalsze wznoszenie się. Wtedy załoga szybowca podjęła decyzję o odpięciu się z holu i wykonaniu manewru powrotu na lotnisko. Po odpięciu się z holu szybowiec wpadł jednak w korkociąg, po czym spadł do pobliskiego lasu. Do wypadku doszło około 12.15 w niedzielę 23 października. W szybowcu lecieli 57-letni instruktor oraz 17-letni pilot odbywający kurs akrobatyczny. Strażacy po przybyciu na miejsce dotarli do wraku szybowca, który znajdował się w niewielkiej odległości od pasa startowego na terenie lotniska Rudniki. Następnie strażacy ewakuowali z wraku samolotu 2 osoby, przekazali mężczyzn będącym na miejscu zespołu ratownictwa medycznego. Niestety obaj mężczyźni zmarli prawdopodobnie w momencie zderzenia z ziemią. Oprócz zabezpieczenia samego wraku maszyny, prokuratura nakazała również zabezpieczenie samolotu silnikowego holującego szybowiec, jak również pobranie próbek paliwa oraz całej dokumentacji związanej z lotami szybowców z częstochowskiego aeroklubu. Wszystkie czynności przeprowadzone były przy prokuraturze z Częstochowy oraz przy przedstawicielu Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Dopiero wszczęte postępowanie będzie miało na celu wyjaśnienie, jak do tego doszło i co było przyczyną. Częstochowski Aeroklub odmówił komentarza w sprawie wypadku. Nowe wątki w sprawie tajemniczego wypadku, do jakiego doszło w okolicach Kłobucka niedaleko Częstochowy. W nocy z 22 na 23 października w okolicach wsi Rębielice Królewskie w powiecie kłobuckim został znaleziony samochód marki Peugeot. Auto było uszkodzone. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, nie odnaleźli kierowcy, ale ustalili właściciela pojazdu. Mężczyzna przekazał funkcjonariuszom, że tego dnia auto prowadził jego 31-letni syn. Wczoraj do komendy w Kłobucku zgłosiła się żona właściciela pojazdu, która oświadczyła, że jej syn, który prawdopodobnie podróżował tym samochodem, do obecnej chwili nie nawiązał z rodziną kontaktu. W związku z czym kobieta chciała złożyć zawiadomienie o jego zaginięciu. W trakcie przyjmowania zgłoszenia okazało się, że w lesie nieopodal miejsca wypadku znaleziono zwłoki 31-latka. Okoliczności wskazywały na samobójstwo. W dniu jutrzejszym zostanie przeprowadzona sekcja zwłok pokrzywdzonego celem ustalenia bezpośredniej przyczyny jego zgonu. W związku z koniecznością przeprowadzenia badań toksykologicznych z próbek ze zwłok zostaną również pobrane próbki, na podstawie których biegli wykażą, czy 31-latek znajdował się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Coraz więcej ludzi pojawia się na cmentarzach, żeby przygotować groby swoich bliskich na Dzień Wszystkich Świętych, ale cmentarze odwiedzają nie tylko ludzie. Na tej gliwickiej nekropolii niedawno pojawiły się dziki. Akurat nie jesteśmy stąd, ale temat dzików znamy, bo na naszym cmentarzu jest to samo. Tak przeryły u nas, że ten... Znaczy to jest efekt tylko tego, gdyby ludzie zamykali furty na wieczór. A to by nie było tego problemu. Jak te furty są otwarte, dzik to popchnie, wejdzie do środka, no i szuka pędraków byle czego. Wnuczek mówił, był rowerem i uciekał. Tak. Uciekał, bo go goniła taka jakaś dzika świnia. Słyszałam o tym, że tu coś gdzieś tam w dole coś tam się dzieje, ale co to musiałabym zobaczyć najpierw, ale jeszcze im nie zdążyło. A to zdarza się często? Miała pani... Kiedyś było z przodu, kiedyś przekopali z przodu, a teraz nie wiem. Ale nic takiego się tu nie działo. Według Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gliwicach problem szkód wyrządzanych przez dziki jest pokłosiem szkód, które są efektem działalności człowieka, jak na przykład niszczenie furtek czy klamek. Kiedy nie można zamknąć wejścia na cmentarz, łatwiej dostać się na niego dzikiej zwierzynie. Zamki są niszczone gdzieś, potem no jest problem, żeby to zamknąć. No nie możemy tam być codziennie, nie możemy być wszędzie, tak, więc no staramy się to robić bardzo często, staramy się okresowo naprawiać te wszystkie zepsute mechanizmy, tak, ale tak jak mówię, apel do wszystkich, aby zamykać przede wszystkim. Teren cmentarza jest ogrodzony. Jak zapewniam, ZUK szkody wyrządzone przez dziki są już usuwane. Na bramie i furtkach w okolicy cmentarza wiszą też specjalne informacje z prośbą o zamykanie ich za sobą.